Witam Was, kochani, serdecznie. Postanowiłam nagrać taki krótki filmik, może moich troszeczkę wynurzeń. Zastanawiam się, dlaczego Wy w większości wolicie być oszukiwani niż dać się przekonać komuś, że jesteście oszukiwani. Między innymi przez zadaniowców oraz przez pacynki, które udają polityków państwa polskiego, którym Trzecia RP nie jest, bo jest to prywatna obca korporacja zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, przy ulicy Madison Avenue pod nazwą Poland Republic of. Więc jesteśmy pod okupacją, a wy dalej dajecie się wodzić za nos zadaniowcom. Nie chcecie słuchać, nie chcę wam w ogóle dojść do świadomości, że jesteśmy naprawdę pod okupacją. Że wszystko to, co się dzieje teraz wokół, to jest już nasze ostatnie być albo nie być. Albo stawimy opór, wypowiemy posłuszeństwo nielegalnej władzy, która podstępnie przejęła administrację państwową, polską administrację państwową i podstępnie i udaje, że jest państwem polskim. Zobaczcie, co się dzieje dookoła. Nie widzicie tego? Naprawdę nie widzicie tego? Że traktują nas jak niewolników? Że traktują nas na każdym kroku jak śmieci? Łącznie z tymi wszystkimi urzędnikami, jak to Aretka fajnie z Krzysiem określiła, że to są urzędnicy, czyli wszyscy, którzy pracują w urzędach, nie pracują w urzędach administracji państwowej, tylko w prywatnych firmach. Gdyż na przykład ZUS, czy Urząd Skarbowy, czy Komenda Główna Policji, czy urząd miejski danego miasta, urząd gminy, wszystkie posiadają numer REGON, NIP oraz specjalny numer DUNS. Jeśli nie wierzycie, czym jest numer DUNS i komu się taki numer przyznaje, albo przepraszam, raczej czemu się taki numer przyznaje, to sobie poczytajcie, macie internet. Nie są to samorządy, nie są to administracje podległe administracji państwa polskiego. Dlaczego tego nie chcecie zrozumieć? Co wam jest nie po myśli? Boicie się o swoje majątki? Nie chcecie wypowiadać posłuszeństwa nielegalnej władzy? Boicie się? Za chwilę stracicie to, co macie. Tak czy siak. Uważam, że warto jest stawić opór, niżeli oddać się w całości okupantowi bez słowa sprzeciwu. Wy stracicie swoją godność żywego człowieka. Wasze dzieci nie będą miały takiego życia, jak wy macie, mieliście. Za chwilę to się skończy. Dlaczego wam jest to tak ciężko zrozumieć? Przecież to jest tak proste.
Jest przygotowany dekret, wydany dekret Tadeusza Cichockiego. Ten dekret ma już parę lat. Na mocy jego i tej kulawej konstytucji możecie władzę bezpośrednio sprawować, jeżeli przedstawiciele są oszustami. Mało tego, zdaili swoje korzenie przed narodem polskim. Na stronie Zawodowy Polak www.zawodowy-polak.pl, jak i na kanale YouTube'owym Zawodowy Polak, jest mnóstwo wskazówek, informacji, które mogą Wam posłużyć w walce. No niestety, może być to okupione po prostu stratami. No jeszcze nie było tak, żeby można było cokolwiek wywalczyć bez uszczerbku. Od Was zależy, czy się w końcu zdobędziecie na odwagę, bo i tak za chwilę Wam zabiorą to, co macie, to, czego się dorobiliście. Ten nowy wał, tak zwany ład, chyba już o tym słyszeliście. Zabiorą Wam wszystko. Zabiorą Wam prawo własności. Będziecie wynajmować od tak zwanego państwa polskiego, którym jest korporacja. I zobaczymy. Chcecie tego? Czy lepiej, żeby się przeciwstawić temu całemu złu, jaki mamy w naszym kraju? Mówię tylko o naszym kraju, dlatego że trzeba patrzeć na własne podwórko. Każdy kraj powinien sobie sam poradzić. My już pomagaliśmy obcym krajom i wyszliśmy na tym jak zabłocki na mydle. Więc nie mamy co się martwić o inne kraje, mamy się martwić o swój kraj, po którym jeszcze możemy chodzić, ale za chwilę może to się nam skończyć. Więc do dzieła, rodacy. Bierzcie się w garść. Nie ma co czekać. Nie ma co czekać na zbawicieli, wybawców narodu. Każdy z nas powinien wziąć odpowiedzialność we własne ręce. Sam stanowić, bo my jesteśmy zwierzchnikiem władzy. Każdy z nas jest zwierzchnikiem władzy, suwerenem. Więc czas nadszedł, naprawdę. Nie mówię tego po to, żeby straszyć. Mówię po to, żebyście się obudzili, a nie żyli w jakiejś iluzji albo udawali, że mnie to nie obchodzi. Koniec z tym. Dość tego. Jakieś tam sochy, biedki, araki. To są wszyscy zadaniowcy, zauważcie. Wszyscy są zadaniowcami. A na stronie jeszcze Zawodowy Polak jest projekt prawa wyborczego, zajebiście napisany dla nas Polaków. Wystarczy, że poprzemy w większości ten projekt, zostanie przekazany do PKW i będą musieli nowe wybory ogłosić. Ale o tym więcej może powiedzieć Zawodowy Polak. Serdeczności ślę. Beata z rodu Koźlik. Trzymajcie się.